Witam wszystkich na nowym czytaniu. Dzisiaj zrobimy sobie czytanie pod tytułem Co do Was idzie w najbliższym czasie? I mamy trzy grupy. Można sobie wybrać jedną z tych grup i za chwilę będziemy ustawiać karty. Pierwsza grupa to jabłuszko. Druga grupa to kwiatuszki i trzecia grupa to piórko. Można sobie wybrać grupę. Mamy tu karty magicznych syrenek, karty energii wyroczni i karty rady, a potem będziemy rozkładać konkretny już rozkład na to, co w najbliższym czasie może się wydarzyć. Zaczynamy od grupy pierwszej, czyli od jabłuszka. Te dwie grupy sobie odkładamy. I zaczynamy od czytania dla grupy pierwszej. Jakie zmiany idą do nas, co stoi przed nami, co trzeba byłoby ewentualnie z czym się zmierzyć, co w najbliższym czasie do nas tutaj idzie. Jaka jest obecna sytuacja? To, co wydarzy się w najbliższym czasie? Jakie jest otoczenie dla Was? To, co jest nieuniknione. Jaki będzie ostateczny rezultat Waszych działań? I karty pod spodem, czyli Wasza energia. Pokazuje się tu sytuacja, w której w tej chwili są jakieś sprawy, które spędzają Wam sens powiek, sytuacje, które przynoszą Wam dużo takiego zastanawiania się, myślenia nad tym, co się wydarzyło w Waszym życiu i co ewentualnie przyniosło jakieś dosyć ciężkie rozterki, jakieś nieprzyjemności, które spowodowały, że nie możecie w tej chwili jakby wyjść z tej energii negatywizmu, tak? Troszeczkę jest tu takie zwątpienie w siebie, w swoje możliwości, takie niskie przekonanie o swojej wartości też i takie poczucie, że
coś zostało utracone, coś się wydarzyło, co spowodowało, że w tej chwili jesteśmy w takiej energii no, dosyć ciężkiej, tak? Niezadowolenia i przygnębienia dosyć dużego. Być może właśnie poczuliśmy się w jakiś sposób zranieni. Zostało naruszone nasze poczucie bezpieczeństwa. Do tej pory, powiedzmy, wyczuliśmy się szczęśliwi, zadowoleni i pojawiła się sytuacja, która bardzo mocno na nas wpłynęła i spowodowała to dosyć duże zahamowanie i no, jakieś nieprzyjemne myśli, tak? Zobaczmy sobie w takim razie, co obecnie w Waszym życiu się może tutaj zadziewać. Może być sytuacja, że skupiacie się na rodzinie, skupiacie się na przyjaciołach, na osobach, które dobrze znacie z przeszłości. Mogą być też sytuacje, że wraca do Was ktoś, kto był wcześniej w Waszym życiu i teraz postanowił do Was wrócić. Może to być osoba, z którą bardzo dobrze mieliście bardzo dobry kontakt, z którą mieliście takie poczucie jedności, poczucie, że jest to Wasza bratnia dusza, że dobrze Wam się razem rozmawia, komunikuje i jest to też taki okres wspominania tego, co w życiu było piękne, co przynosiło zadowolenie, ukojenie i patrzycie też, jakby to próbujecie skupić swoją uwagę w tej chwili na tym, na tych takich pięknych rzeczach, które w pięknych wspomnieniach, które w Waszym życiu były i chcecie je jakby przywołać do rzeczywistości. Dużo też jest tutaj takiej tęsknoty za tym, co być może przeminęło. Dwójka buław mówi nam też o tym, że chcecie jakby spojrzeć na pewne sprawy z jakiejś perspektywy, tak? Zobaczyć, jak mogłyby się potoczyć Wasze, jakie możliwości się przed Wami ewentualnie też otwierają. Jeżeli jest to związane z jakąś osobą, która powraca do Waszego życia w tym momencie, to chcielibyście jakby ocenić sytuację z pewnej perspektywy, sprecyzować jakby swoje plany i nakreślić nowe warunki, nowe perspektywy w tym związku z osobą, która tutaj wraca. Z jednej strony jest to takie sytuacja, która będzie wymagała konieczności podjęcia jakiegoś wyboru. Może być takie poczucie niepewności i braku stabilizacji, tak? I takie sprzeczności dwie różne. Obawa, czy aby na pewno powinniśmy przyjąć tą osobę, która tutaj do nas wraca. Czy powinniśmy się na nią otworzyć? Mogą być tutaj obawy jakieś. Te obawy mogą być związane z tym, że w przeszłości ta osoba w jakiś sposób nas zraniła
I teraz po prostu boimy się, że sytuacja mogłaby po prostu się powtórzyć, tak? Mogłoby nastąpić to samo, co kiedyś nas tutaj zraniło. To, co wydarzy się w najbliższym czasie, pokazują się, że przyjdą tu do nas jakieś wiadomości. Wiadomości, które no, po raz kolejny spowodują nasze zatrzymanie się jakby w miejscu i konieczność przemyślenia jeszcze raz wszystkiego od nowa. Będzie trzeba, mimo że te wiadomości lub być może też jakieś spotkanie właśnie z tą osobą, która się tutaj pojawi, będzie chciała z nami nawiązać kontakt, to my będziemy jakby zmierzać do tego, że nie od razu będziemy chcieli tą osobę przyjąć tu do naszego życia. Potrzebujemy jeszcze jakiegoś wyleczenia po tym, co nas spotkało w związku z tą sytuacją, która tu miała miejsce. Czyli potrzebujemy zregenerować swoje siły, uleczyć swoją duszę, odpocząć, przemyśleć pewne sprawy, zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad tym, co należałoby zmienić w tym związku. To czas jest takich przemyśleń, realnej oceny zysków i strat, jakie mógłby przynieść dla nas ten związek. Decyzję, jaką możemy podjąć w tym czasie, to zakończenie tego, co było niewygodne, zakończenie jakiegoś etapu, czegoś, co nam po prostu nie służyło i wejście w coś całkiem nowego. Czyli podejmujemy decyzję, że być może warto jest zaangażować się w to, co do nas przychodzi. Być może warto przyjąć propozycję, która do nas wychodzi z tej drugiej strony i zacząć tą relację tworzyć na nowo, na całkiem nowych zasadach. Już pełnym takim sukcesem i spełnieniem, tak? Pokazuje się, że może to być również jakaś relacja karmiczna, relacja osób, które są bratnimi duszami i być może mają też do przerobienia jeszcze jakąś karmę ze sobą. I to spotkanie jest konieczne po to, żeby dokończyć w jakiś sposób tą relację, co nie oznacza zakończyć ją, tylko dokończyć pewne sprawy między wami. Karty pokazują również, że będziemy chcieli tworzyć ten związek, wziąć na siebie pełną odpowiedzialność też za to, co ta energia wnosi do naszego życia i odnaleźć się, znaleźć też swoje miejsce w tej relacji. Może tu być jeszcze chwila takiego, pomimo nie do końca przyjdą te wiadomości i jest tu takie właśnie zatrzymanie, czyli ta odpowiedź z waszej strony nie musi być taka od razu natychmiastowa. Jest tutaj czas na to, żeby jeszcze sobie pewne sprawy przemyśleć. Na pewno będzie to okres, w którym trzeba będzie wziąć pod uwagę zrównoważenie
Waszych relacji. Być może wcześniej była tu sytuacja, że jedna osoba starała się bardziej, starała się więcej wnosić w ten związek, w tą znajomość. Druga strona była osobą, która no, tylko brała, nie potrafiła zwrócić tej energii w waszym kierunku i powstał tu taki dysonans dosyć duży. I teraz będzie okres taki, w którym właśnie te nowe warunki, które będą tu ustanowione, sprawią, że trzeba będzie zrównoważyć te obie siły w zakresie dawania i otrzymywania, tak? Żeby nie doprowadzać już do sytuacji, w której jedna ze stron będzie czerpała większe korzyści z tego związku. Nie będzie to po prostu układ partnerski. To, co nie sposób będzie uniknąć, to może tu być sytuacja, w której trzeba będzie spojrzeć realnie też na pewne sprawy materialne, na sytuację wokół nas, jaka przedstawia się, jeśli chodzi o rodziny, tak? Może tu być sytuacja, w której jedna ze stron ma jakąś rodzinę. I nie mówię tu o partnerze, tylko o rodzinie, która być może chce mieć wpływ na wasz związek jakiś. Trzeba będzie wziąć pod uwagę również zdanie tej rodziny, skonfrontować się z rzeczywistością, tak? Bo może to być sytuacja, że wasz związek będzie również zależny od tego, jak zaakceptuje was rodzina, jak przyjmie was rodzina, w jaki sposób zostaniecie dostrzeżeni przez nich, tak? W jaki sposób was zaakceptują. Może to być też sytuacja, w której otrzymacie jakieś wsparcie od osoby, która, od osoby właśnie z rodziny, która jest bardzo inteligentna, potrafi racjonalnie myśleć. Jest to dobry przyjaciel, osoba, która może być dla was pomocna i może wam udzielić jakichś cennych wskazówek. Karta ta mówi także o tym, że to, czego możecie się nie spodziewać, to dobre zakończenie wszelkich ważnych spraw, które są związane z dylematami, jakie macie w związku z tą osobą, która do was przychodzi. To także sytuacje, w których uzyskacie, tak jak mówiłam, poparcie osoby, która jest w waszej rodzinie lub osoby też jakiejś bogatej, majętnej. Ostateczny rezultat pokazuje się, że relacja, która do was tutaj idzie, może zakończyć się połączeniem was, czyli może tu dojść do tego, że postanowicie być razem na równych już zasadach, tak? Po przemyśleniu wszelkich przeciwności postanowicie racjonalnie podejść do tego, co
do zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Będziecie gotowi na to, żeby pracować nad tym związkiem i oczekiwać również, że przyniosą one oczekiwane rezultaty. Będziecie otwarcie mówić również o swoich problemach, uczuciach. To będzie też sytuacja, w której będą równe zasady w waszym związku. Zapowiada się jak najbardziej szczęśliwy związek. Widać zresztą w tych kartach, że tworzycie parę, która ma bardzo racjonalne podejście do życia, żyje w prawdzie, wie, do czego zmierza, czego oczekuje w życiu i kieruje się takimi wzniosłymi wartościami w swoich posunięciach. Karty pokazują, że jest tutaj jak najbardziej potencjał na to, by stworzyć rodzinę. Karta zapowiada, że oboje będziecie pracować nad tym związkiem. Trzeba będzie się bardziej zaangażować we wspólną relację. Także bardzo ładne w sumie tutaj macie czytanie, grupa numer 1. Zobaczmy, jaka jest karta rada dla was. Karta rada to diabełek. Karta mówi o tym, żeby nie wchodzić w jakieś zależności, żeby nie doprowadzać do sytuacji, w której jedna ze stron będzie chciała dominować nad drugą stroną, w której nie będzie panowała równość. Nie skupiać się też na jakichś ograniczonym polu widzenia, czyli tylko na swoich jakichś pragnieniach, tylko dzielić je z drugą osobą. Także, aby nie skupiać się na sprawach materialnych, tylko włożyć więcej uczucia w tą relację, pracować nad nią. Panować też nad swoimi emocjami, nie oszukiwać w tym związku, być uczciwym jak najbardziej. I co jeszcze? Mówi też o tym, że należy wnosić dużo też namiętności, erotyzmu w ten związek, żeby nie pokazywać jakichś swoich słabości. Zobaczmy, jaką mamy kartę energii. Karta energii numer 34. Dobrze, dobrze. 34. I zobaczmy, co ta karta ma nam do powiedzenia. To karta brama, która otwiera drzwi do uzdrowienia i do szczęścia. Jest to karta mówiąca o pozytywnych zmianach. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad jakimś wewnętrznym uzdrowieniem, takim jak przełamanie jakichś nałogów, czy też chcesz wprowadzić w swoje życie zewnętrzne zmiany, takie jak znalezienie nowego miejsca do życia, czy do związku jakiegoś, partnerstwa, to karta ta symbolizuje, że twoje życie się otwiera i wkrótce pojawią się nowe możliwości. I zmiany, nad którymi pracujesz, są gotowe do rozkwitu ze wspaniałymi rezultatami, więc upewnij się, że z
spełniasz swoje osobiste intencje poprzez ciągłe działanie i optymistyczne oczekiwania. I zobaczmy jeszcze, jakie jest przesłanie magicznych syrenek. Fale powodzenia obmywają cię teraz obfitość i pasjonujące nowe możliwości. I karta ta mówi o tym, że powinieneś zaobserwować wszelkie pomysły, które przychodzą ci do głowy, bo to mogą być zalążki korzystnych nowych przedsięwzięć. Powinieneś zauważyć takie jak niespodziewane jakieś rozmowy telefoniczne, przypadkowe spotkania z ludźmi, którzy mogą ci pomóc. Ta karta oznacza, że jesteś w promieniu sukcesu. To doskonały czas na podjęcie nowych przedsięwzięć. Oczywiście podążaj za swoim wewnętrznym prowadzeniem i dokonaj stosownego sprawdzenia. Zobaczysz, że drzwi łatwo się przed Tobą otwierają i że jesteś przepełniony szczególną wiarą i entuzjazmem. Bądź wdzięcznym odbiorcą tego, co dobre. Wiedz, że istnieje ocean obfitości, który nigdy nie wyschnie. I to tyle, jeśli chodzi o czytanie dla jedynek. Dziękuję w takim razie jedynkom. I przechodzimy teraz do grupy numer 2. I zobaczmy, jakie tu będą. Weźmiemy sobie inną talię. Grupa numer 2. To mamy tu kwiatuszki. I weźmy tą talię i zobaczmy, jakie tu będą przesłania dla Was, dla grupy numer 2. Chwileczkę przestawię sobie, bo piesek mnie trącił. Grupa numer 2. Jaka jest obecna sytuacja w Waszym życiu? Co w najbliższej przyszłości? Nadchodzące wydarzenia. To czego nie sposób uniknąć i jak sprawy potoczą się dalej. Przesuniemy troszkę, bo tu już słabo pewnie widać. Sytuacja obecna wygląda w tej chwili u Was tak. Dla osób, które wybrały grupę numer 2, pokazuje się, że tkwicie w jakiejś sytuacji, w której boicie się utracić dotychczasową być może pozycję, w jakiej się znajdujecie. Skupiacie się bardzo na tym, żeby na materializmie, na takim poczuciu strachu przed otwarciem się, przed wyjściem na zewnątrz, przed jakby
Tkwicie w tym momencie umyśle, tak? Czyli boicie się dzielić też z innymi osobami swoimi uczuciami, swoimi przemyśleniami. Być może chodzi tu też o sprawy jakieś materialne, czyli bardzo jesteście skupieni w tej chwili na gromadzeniu swoich zasobów pieniężnych. Być może też jesteście w sytuacji, w której musicie w jakiś sposób zabezpieczyć się materialnie i ta sytuacja spędza Wam sen z powiek i nad tą sytuacją w tej chwili się też skupiacie najbardziej. Jeśli chodziłoby tu o sprawy materialne, to pokazuje się bardzo duży też lęk przed być może właśnie utratą pieniędzy. Sytuacja może być taka, że może macie tutaj jakieś długi lub macie też sytuację, w której jest brak pracy i bardzo, bardzo poważnie obawiacie się o to, jak sprawy się potoczą, czy nie stracicie tego, co do tej pory udało Wam się zgromadzić. Może to być też taka przesadna kontrola nad stanem posiadania. Może też być bardzo duże uzależnienie od jakichś nałogów typu, nie wiem, hazard na przykład, tak? Być może uwikłaliście się w jakąś sytuację, w której nie możecie znaleźć z niej wyjścia. Co tu jeszcze? Może być również sytuacja, że jest jakaś zależność też w waszym życiu od pieniędzy. I ciężko wam jest wyjść jakby z tego sposobu takiego myślenia, że lub też takiej sytuacji, w której musielibyście podzielić się tym, co posiadacie, co zgromadziliście z inną osobą, tak? To, co w najbliższym czasie może się tutaj wydarzyć, to przyjdą jakieś wiadomości, które spowodują, zmuszeni zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na tą sprawę, która Wam spędza sen z powiek z innej perspektywy. Trzeba będzie dogłębnie przemyśleć pewne sprawy, bo tu mam w ogóle silnie pokazuje się sytuacja w Waszym życiu dotycząca sfery finansowej, majątkowej. Być może też jesteście uzależnieni od kogoś i boicie się utracić swoje zasoby finansowe. Może być sytuacja, że godzicie się też na taki stan rzeczy, wyrzekacie się pewnych, odpuszczacie sobie coś, tak? I boicie się wyjść z tego układu, w jakim obecnie się znaleźliście. I karty mówią, że należy przeczekać tą sytuację cierpliwie, poczekać i obejrzeć wszystko z różnych stron, zatrzymać się jakby, przeanalizować sobie pewne sprawy i przewartościować niektóre rzeczy w swoim życiu.
Karty mówią, że staniecie jakby w tym momencie, że te wiadomości, które do Was przyjdą w związku z tą sytuacją, która tutaj jest jakaś ciężka finansowa, informacje, które tutaj przyjdą, spowodują, że staniecie na rozdrożu i pewne sprawy trzeba będzie przewartościować i przemyśleć na nowo, ponieważ tutaj ewidentnie jakieś struktury, które były do tej pory, po prostu zakończą się, ulegną gwałtownym zmianom i wy po prostu nie będziecie mieli też wpływu na zmiany, które tutaj do Was przyjdą. I trzeba będzie po prostu poddać się temu, co przynosi nam los, bo będą to wydarzenia, które rozwieją nasze złudzenia, tak? Te zmiany spowodują, że jakby zmienią nasze dotychczasowe życie, nasz światopogląd i spowodują, że przestaniemy też patrzeć na sprawy materialne, tak jakby one były najważniejsze, tak jakby one stanowiły taką wartość ponad wszystko, tak? Ale karta ta jednocześnie przynosi też dobre zmiany, ponieważ to, co tutaj nam nie służyło wcześniej, być może ta właśnie zależność, która tu jakaś się pojawiła finansowa, spowoduje, że niezależnie od Was te struktury się po prostu skończą, zawalą się, tak? Zniszczą się jakieś sytuacje, nastąpi zmiana, która spowoduje w przyszłości wyzwolenie się z sytuacji, która była dla Was w jakiś sposób uciążliwa. To, czego się nie spodziewacie, to sytuacja, w której pojawią się właśnie te możliwości przed Wami wyboru. Czyli zostaniecie jakby postawieni w sytuacji, w której trzeba będzie otworzyć się na nowe możliwości, otworzyć się i dokonać jakiegoś rozrachunku w swoim życiu, jakiegoś wyboru. Bo wieża zawali pewne dotychczasowe struktury, natomiast zostanie przed Wami pokazana jakby nowa droga, nowa wizja. Coś, co będzie zmuszało Was do zastanowienia się i podjęcia ostatecznej decyzji. Jakiegoś wyboru. To może być też takie niezdecydowanie się, ale będzie zmuszało to, ten wybór będzie zmuszał też do wyzbycia się jakichś ograniczeń, tak? Będzie wymagał też dużego wysiłku. Trzeba będzie po prostu podjąć jakąś decyzję i ta decyzja zostanie Wam postawiona w jakiś sposób. Osobą, która może mieć wpływ na daną sytuację, to osoba mężczyzny, który jest bardzo dobrze ustawiony finansowo,
Być może pomoże Wam w jakiś sposób wyjść z tych kłopotów, w jakich być może się znaleźliście lub znajdziecie. Może to być osoba, która Wam w jakiś sposób doradzi, lub też która postawi przed Wami właśnie tą możliwość wyboru, tak? Ścieżki dalszej, która Wam wskaże, jak należałoby postąpić w tej sytuacji i być może wyciągnie do Was pomocną dłoń. Ta pomoc może być również w sferze finansowej, czyli może to być osoba, która będzie chciała Wam udzielić jakiejś pożyczki. Będzie chciała Was w jakiś sposób wspomóc finansowo, albo też wskaże Wam możliwość wyboru wyjścia z tej sytuacji, tak? Bo sytuacje mogą być różne. To może być, nie wiem, strata, tak jak mówiłam, pieniędzy, jakiś niespłacony kredyt, może to być uwikłanie się w jakąś relację, w której jest zależność duża, finansowa, i w najbliższym czasie te sytuacje ulegną bardzo radykalnym zmianom. Na Waszej drodze stanie człowiek, który będzie dla Was bardzo dużym wsparciem i pomocą, tak? To będzie osoba, na której będziecie mogli polegać. I ona wskaże Wam drogę wyjścia z obecnej sytuacji, ale wyboru będziecie musieli Wy dokonać, bo to Wy będziecie mieli ten klucz do podjęcia decyzji. To, co wydarzy się w najbliższym czasie, to może być też taka sytuacja, że pokazuje się tu taka sytuacja, że w rezultacie uda Wam się stanąć na nogi i podjąć właściwe decyzje. Z pewnością siebie i z dużym zdecydowaniem uda Wam się pokonać te wszystkie trudności, które do tej pory sprawiały Wam ogromny ciężar i które miały, no, bardzo bolesne dla Was, powodowały u Was bardzo bolesne przeżycia. I karta Króla Buław mówi o tym, że zdecydowanie przejmiecie kontrolę nad swoim życiem. Uda Wam się wyjść z tych ograniczeń lub z tych trudności, które tutaj się pokazały. Będziecie potrafili kroczyć dumnie przed siebie, tak? Czyli osiągniecie tą równowagę w sobie, wyjdziecie z tych kłopotów, które tutaj się przed wami rysują. Dziesiątka mieczy mówi o tym, że wszystko to, co do tej pory spędzało Wam sen z powiek, wszystko, co do tej pory wydawało Wam się, że nie jest do naprawienia, że osiągnęliście już dno, że nie potraficie się odbić od tego dna, Wam się to jak najbardziej udaje. Zbieracie w sobie siły do tego, by podążać dalej, tak? Karty pokazują, że jak najbardziej osiągacie tą równowagę. Udaje Wam się wyjść z sytuacji, która Was bardzo ciężko przytłoczyła lub też w jakiś sposób doświadczyła Was w życiu. Nie poddacie się po prostu temu, co na Was tutaj w najbliższym czasie spadnie. I karty pokazują, że jak najbardziej osiągniecie poczucie spokoju, poczucie bezpieczeństwa i harmonii. Zobaczmy, jaka jest jeszcze karta Rada.
Karta Rada to rycerz kielichów. Rycerz kielichów mówi o tym, żeby nie zapominać też w swoim życiu o uczuciach, nie umieć, potrafić wyjść z tych ciężkich tutaj energii i kierować się również taką dobrocią, miłością, kroczyć jakby z pełną ufnością, poszukiwać jakichś nowych sposobów na spełnienie się w życiu. Postarać się bardziej radośnie podchodzić do rzeczywistości, żeby osiągnąć pewien cel, to czasami należy zagłębić się w swoich marzeniach i przełożyć je na rzeczywistość. Czyli jakby wyjść poza te swoje ramy, poza te swoje ograniczenia i postarać się też urzeczywistniać swoje pragnienia w życiu, kierując się bardziej też emocjami. I karta energii. Zobaczmy, co ta karta ma nam do powiedzenia. To jest karta numer 9, tak? Już patrzymy. To jest karta złamanego serca, żalu i straty. I karta ta ukazuje złamane serce, ukazujące ciemność, pustkę, smutek, łzy. I ta rana może pochodzić z dawnych czasów lub może być bólem po jakimś niedawnym wydarzeniu. Tak czy inaczej, potrzebne jest teraz głębokie uzdrowienie. Wyładuj swoje uczucia, uwolnij osobę lub daną sytuację ze swojego serca. Potwierdź, że odzyskujesz swoją moc i spokój ducha. Otwórz swoje serce na światło wyższej miłości i uzdrowienia i miej współczucie dla siebie poprzez ten trudny proces. Zaakceptuj tą sytuację, która jest w twoim sercu, która do ciebie przyszła. I niech dbanie o siebie stanie się teraz priorytetem, jako serce do prawdziwej, trwałej miłości, na którą zasługujesz. I karta od magicznych syrenek. Ojcowskie uzdrowienie. Twoja osobista moc wzrośnie, gdy oddasz niebu wszelkie sprawy związane z twoim ojcem. Ta karta pokazuje, że być może wciąż masz do uzdrowienia sprawy związane z ojcem. Uzdrowienie nie zajmie dużo czasu, wymaga tylko twojej gotowości do bycia wolnym od dawnego gniewu, żalu czy też lęku związanego z twoim partnerem płci męskiej. Uniwersalne energie są zarówno męskie, jak i żeńskie. Energia męska jest ekspansywna i dająca, a żeńska jest opiekuńcza i biorąca. Jeśli nie mamy rozwiązanej kwestii szacunku dla ojca, wszechświat wydaje się być skąpym. Jeśli mamy nierozwiązane sprawy z matką, nie potrafimy zaakceptować podarunków dawanych nam przez wszechświat. Im bardziej skupiasz się na duchowej prawdzie związanej z twoim ojcem, tym bardziej twoje serce będzie otwarte na nieprzerwane i wszechogarniające dawanie ze strony wszechświata.
Zaakceptuj należną ci szczodrość i otwórz swoje ręce na boskie dziedzictwo. Afirmuj, teraz skupiam się na miłości, która jest duchową prawdą mojego Ojca i niniejszym równoważę karmę pomiędzy nami. Uwalniam się od wszystkiego poza miłością i lekcjami płynącymi z relacji z moim Ojcem. I to wszystko dla grupy numer 2. Zapraszam teraz do czytania grupę numer 3. Zbieramy tu karty. I zapraszam teraz grupę numer 3, czyli piórko. Dla Was weźmiemy sobie tą talię. Tylko się napiję. Grupa numer 3, co w najbliższym czasie może się pojawić tutaj w Waszym życiu? Jakie zmiany do Was idą? Zobaczmy. To, co obecnie dzieje się w życiu osoby, która nas ogląda. To, co w najbliższym czasie się może wydarzyć. Jak jest tło sytuacji, które się tutaj przed Wami otwiera? To, czego nie można uniknąć? I ostateczny rezultat. Pod spodem jeszcze zobaczmy. Mamy kartę piątki kielichów. Karta pokazuje, że być może w jakimś niedalekim czasie zostaliście w jakiś sposób zranieni i jesteście jeszcze w energii takiego opłakiwania przeszłych wydarzeń, zdarzeń. Być może jest to taki smutek spowodowany brakiem miłości lub też poświęcaniem się dla kogoś. No tak karty by pokazywały, że nastąpiło tu jakieś odejście. Być może była tu też jakaś zdrada, jakaś trzecia osoba w związku. I to życie rodzinne, które mieliście stabilne do tej pory, przestało już być takie, jak Wam się wydawało. Coś tutaj nastąpił, jakiś rozłam. Być może takie właśnie poczucie, że poświęcaliście się dla kogoś, kto Was już nie kocha, albo też takie stracone złudzenia jakieś, tak? Niespełnione marzenia, niespełnione pragnienia, brak takiej nadziei do tego, by zachować obecny stan rzeczy, który był. To, co w tej chwili dzieje się w Waszym życiu, to takie zatrzymanie się, tak? Troszkę taka przystopowanie, stagnacja, zatrzymanie się i przemyślenie
tego, co nastąpiło w naszym życiu, z czym żeśmy się zetknęli, z czym mamy do czynienia, i spojrzenie na sprawy z innej perspektywy. Pojawiła się sytuacja taka, która właśnie być może, która nas bardzo mocno dotknęła, i przyszedł czas na to, że musimy przystopować, zatrzymać się i dogłębnie przeanalizować wszystkie sytuacje. Poświęcić się i zyskać jakiś nowy punkt widzenia na sytuację, która zaistniała. Być może będzie to sytuacja, w której będziemy musieli coś odpuścić, wyrzec się czegoś, poświęcić się, być może pogodzić się z losem, zaakceptować pewne sytuacje, które do nas przyszły. Ale na pewno przemyśleć, tak? Przemyśleć, co dalej należałoby zrobić, jakie podjąć kroki. Tutaj ewidentnie w tych kartach pokazują się sprawy uczuciowe. W grupie numer dwa bardziej skłaniałabym się ku sprawom finansowym, natomiast tutaj pokazują nam się sprawy, no, typowo takie uczuciowe. Karty pokazują również, że jesteśmy też w takiej energii, w której człowiek jest w zawieszeniu i bardzo dużo ma w sobie takiego strachu, takich złych jakichś przeczuć, dużo w nim przemyśleń takich intuicyjnych, które powodują, że nie do końca wie, co jest prawdą, co jest kłamstwem, gdzie leży ta prawda. Może być też sytuacja, że pewne rzeczy wyszły na światło dzienne i spowodowały, że teraz wsłuchujemy się w tą naszą podświadomość, która przynosi nam, no, sporo takich dylematów, tak, która jest, może być dla nas dosyć ciężka, mamy nad czym myśleć i szukamy też odpowiedzi w naszej podświadomości, jakie przyjąć rozwiązania, tak. To jest też w nas taki spory. Może być też lęk, niepokój, jakieś przemęczenie, również depresja i czy zagubienie w naszej sytuacji. I po to jest potrzebne to zatrzymanie się, żeby zrównoważyć te emocje w sobie, żeby znaleźć jakiś balans i rozwiązanie tych sytuacji. Bo to, co w najbliższym czasie do nas przyjdzie, to zamknięcie pewnego etapu w życiu. My poprzez to zatrzymanie się, te przemyślenia, poprzez dostrzeżenie też, gdzie była w tej całej sytuacji to kłamstwo, ta iluzja w naszym życiu, to spowoduje, że zamkniemy ten rozdział w swoim życiu już, tak? Przejdziemy do kolejnego etapu, otworzymy się na to, co przynosi nam świat, na te nowe możliwości, które przed nami się rozpościerają. I to będzie bardzo dobra decyzja, bo pozwoli nam to przede wszystkim ruszyć z miejsca. Nie będziemy zatrzymywać się i rozpamiętywać w nieskończoność sytuacji, która do nas dobrnęła, która spowodowała to cierpienie w nas i to odejście od stabilizacji, tak? Karta mówi o tym, że wyjdziemy poza własną strefę komfortu i postanowimy
wyruszyć tą podróż, rozpocząć ten nowy etap w naszym życiu i odkryć coś, co stoi przed nami otworem. Dostrzeżemy, że zmiany, które do nas idą, dają nam nowe możliwości, tak? Są, otwierają nas na jakieś nowe niespodzianki, na spełnienie, tak? Paś mieczy mówi o tym, że będziemy bardzo, chcemy po prostu bardzo szybko też dokonać tych zmian. Nie chcemy tkwić w sytuacji niezdecydowania. Postanawiamy wyruszyć do przodu bardzo, bardzo szybko, z dużą pewnością siebie. Nie chcemy stać w miejscu. To jest też takie osiągnięcie niezależności, osiągnięcie też takiej dużej, silnej woli, sprecyzowania swojego celu i determinacji w tym, by ten cel osiągnąć. To jest zdolność pokonania po prostu wszelkich przeszkód. I w najbliższym czasie właśnie znajdziemy się w takiej energii, w której świat dla nas jak najbardziej stanie otworem, a my z pełnym zdecydowaniem i zaangażowaniem rzucimy się w wir tego nowego życia, które do nas idzie. Karta Maga mówi o tym, że możemy całkiem na nowych zasadach kreować tą naszą nową rzeczywistość. Mamy szansę na to, by urzeczywistnić swoje pragnienia, by zamanifestować to, ten nowy początek, wybrać sobie los taki, jaki będziemy chcieli i jesteśmy otwarci na to, kreatywni i tworzymy własną rzeczywistość taką, jaką chcemy. Nie jesteśmy już od nikogo zależni. Mamy w sobie wszystko to, co potrzebujemy, żeby rozpocząć to, pójść tą nową drogą, poszukać tej nowej drogi, przejąć inicjatywę i zrealizować swoje plany. Brać czynny udział w życiu, w to, co nam przynosi rzeczywistość. Karty pokazują, że spotkamy w niedługim czasie na swojej drodze osobę, która być może zawróci nam w głowie. Może to być osoba z przeznaczenia, osoba, która bardzo silnie wpłynie na nas w sposób emocjonalny, z którą będziemy mieli możliwość zjednoczenia się, stworzenia relacji jakiejś partnerskiej. Będziemy też gotowi na to, by stworzyć związek z tą osobą. Może to być osoba, która, w której życiu też nastąpił jakiś przełom, która była również zmuszona do dokonywania pewnych wyborów. Będziemy czuli się, to będą zdarzenia, to będzie jakieś spełnione nasze spotkanie. Coś, co, na co dawno czekaliśmy, o czym do tej pory mogliśmy tylko marzyć, może się w tej chwili zrealizować. Tak? To pokazuje to na związek taki nieformalny na razie, ale bardzo namiętny, bardzo uczuciowy, który będzie miał duże perspektywy
na przyszłość, tak? I karta mówi też, żeby sugeruje też, żeby otwarcie, otworzyć się na to i kierować się głosem serca, nie zwracać uwagi na rozsądek, żeby przezwyciężyć takie wewnętrzne jakieś dylematy i podążać za uczuciami, za tym, co podpowiada nam, za tym, co podpowiada nam serce. To, co jest nam z przeznaczenia pisane, to, co jest niezależne od nas, co może do nas przyjść, to karta, która mówi o spotkaniu na swojej drodze osoby, z którą będziemy mogli dzielić nasze pasje, która być może pokaże nam to, co w życiu jest piękne, to, czym warto się w życiu kierować, na co należy w życiu zwracać uwagę. Karta mówi też o tym, że to uczucie, które do nas przyjdzie, ta miłość, która do nas przyjdzie, może objawiać się nie w pięknych słowach, ale w czynach, tak? To będą konkretne działania, które mogą być właśnie dowodem na uczucia. Karta mówi też o tym, że należy nieustannie pracować nad relacją, w jakiej się znajdziemy, żeby budować trwałe podstawy w związku, troszczyć się o partnera i o sprawy codzienne. Karta mówi też o tym, że nasze wysiłki, współpraca z innymi osobami spotka się z przychylnością, tak? Jak najbardziej z dużym uznaniem. To, co w najbliższym czasie będzie miało miejsce, to okres zakończenia bardzo trudnych sytuacji i sytuacji, w których musieliśmy balansować na granicy wytrzymałości. Czyli sytuacja, w której staraliśmy się może, przykład podaję, utrzymać związek pomimo jakichś niedogodności, pomimo wszystkich sytuacji niekorzystnych, jakie miały miejsce, jakiejś obezwładniającej nas sytuacji i to przeciążenie, które nie dawało nam ruszać do przodu, dobiega końca. Dobiega końca. Nie chcemy już balansować dalej w tej sytuacji, w jakiej żeśmy się znaleźli. Nie chcemy już tworzyć jakiejś iluzji i być w sytuacji, która nas w jakiś sposób przeciąża, nie daje nam wyborów, która powoduje, że musimy utrzymać wszystko w ryzach, a nie dajemy już po prostu rady, tak? Mamy tyle spraw do załatwienia, do przemyślenia też być może. Jest tak bardzo dużo różnych problemów, jakichś rozterek, niejasności, które są na tyle dla nas już uciążliwe, spędzają nam sens powiek, nie dają nam funkcjonować, że jesteśmy gotowi na to, żeby wyjść z tego, żeby zakończyć ten etap i
i nie tworzyć już sytuacji przeciążenia dla siebie. Jesteśmy jak najbardziej gotowi na to, żeby wyjść do świata, rozpocząć całkiem nowy etap w naszym życiu. Powtórnie pokazuje nam się tu karta początków, tak? Bo wcześniej mieliśmy tu kartę świata, kartę maga, więc bardzo ładnie nam się tu karty ułożyły, które mówią o tym, że no jak najbardziej porzucamy to wszystko, co było do tej pory niewygodne, to utrzymywanie wszystkiego za wszelką cenę i jesteśmy zdecydowani na tym, żeby podjąć to wyzwanie, które przynosi nam życie, rozpocząć ten nowy początek. Mamy w sobie bardzo duży potencjał, otwartość umysłu, świeże spojrzenie na wszelkie sprawy i chcemy całkowicie beztrosko, spontanicznie wejść w coś całkiem nowego i nie boimy się tego przede wszystkim, bo mamy w sobie wszelkie predyspozycje do tego, żeby na tym etapie swojego życia zacząć doświadczać czegoś na nowo, w zupełnie inny sposób niż do tej pory, kierując się instynktem i podążając za tym instynktem z rozwagą i podejmując te nowe wyzwania, tak? Kończąc pewne etapy w swoim życiu. Może to być też odejście od nie tylko dotychczasowego życia, ale również zmiana miejsca zamieszkania. Korzystanie po prostu z uroków życia i zaczęcie wszystkiego na nowo. I zobaczmy teraz, jaka jest karta rada dla Was. To karta ósemki buław. Karta ósemki buław mówi nam, że sprawy potoczą się bardzo szybko dla nas przede wszystkim. Będzie tu mnóstwo działań, mnóstwo wokół Was będzie się w tym czasie działo. Karty wskazują na to, że radzą, żeby brać sprawy w swoje ręce, żeby nie oglądać się za siebie, śmiało rozpoczynać nowe przedsięwzięcia, żeby śmiało wchodzić w to, co przynosi nam los, otworzyć się jak najbardziej na możliwości, które się pojawią, bo tych możliwości może być dużo, te impulsy, które do nas będą szły ze świata, może być bardzo dużo, sytuacji może być bardzo dużo. Zmiany, które idą, mogą nas w jakiś sposób przytłoczyć, ale nie bać się tego, tylko z dużym wytrwałością i pewnością siebie wchodzić w to należy, tak? Należy podjąć te wyzwania i bardzo szybko podejmować decyzje, nie zastanawiać się nad niczym. To taka byłaby karta rada. Karta teraz, karta energii, typowo karta miłosna, anioł miłości, numer 49. Ten piękny anioł ma róże we włosach, różowe skrzydełka, trzyma serce z różowego kwarcu, promieniuje delikatnymi, wibrującymi, kochającymi uczuciami, tak? Przynosi współczucie, uczucie. Jeśli szukasz nowej miłości, ten anioł niesie wiadomość, że niedługo ta miłość do ciebie nadejdzie. A jeśli tęsknisz za głębszym, bardziej intymnym związkiem z kimś, kto już jest w twoim życiu,
jest tutaj ten anioł po to, żeby powiedzieć ci, że masz dostęp do znacznie większej czułości. Oczywiście pamiętaj, że twój pierwszy zamiar czułości musi być skierowany do wewnątrz, do siebie, a współczucie, które okazujesz sobie, wpłynie też w znaczący sposób na potencjał energetyczny wydarzeń, które do ciebie idą. Anioł miłości uśmiecha się do ciebie i tworzy połączenia w sferze energetycznej. I zobaczmy, jakie jest jeszcze przesłanie od magicznych syrenek. To odpoczynek. Pracowałeś ciężko, zdrzemnij się i odpocznij. I ta karta mówi o tym, że należałoby zwolnić troszkę, odpocząć, być bardziej łagodnym dla siebie samego, żeby odpuścić sobie jakieś zbędne działania i skupić się na samoodnowie, żeby pozwolić sobie na odpuszczenie wszelkiego pośpiechu, wszelkich nagłych spraw, zatroszczyć się o siebie, zatroszczyć się tak o siebie, jak troszczymy się o małe dziecko. Dziękuję za to przesłanie dla trójeczek i zapraszam wszystkich na kolejne czytania. Do zobaczenia.